Poprosimy panią sędziego Joannę Bittner, a do głosu prosimy o przygotowanie się przez pana sędziego Michała Kopcia, sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sędziego w stanie spoczynku. Dzień dobry państwu. Chciałam taki króciutki cytat. Krajami, w których obecnie istnieje największe zagrożenie dla niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej, są Turcja, Polska i Rumunia. Wskazanie Polski wynika z negatywnej oceny zmian ustawowych forsowanych w Polsce konsekwentnie w ostatnich 10 latach przez władze polityczne i mających na celu pozbawienie władzy sądowniczej samodzielności i jej konstytucyjnej pozycji oraz poddanie jej pełnej kontroli egzekutywy. Jak państwo myślą, z czego to cytat? To jest stanowisko, uchwała, medal Europejscy Sędziowie na Rzecz Demokracji i Wolności. Z kiedy? 23 maja 2015 roku na zebraniu w Atenach. Tak mi się wydaje, a ja jestem sędzią liniowym, nigdy nie pełniłam funkcji w sądzie, orzekałam przez wiele lat w sądzie rejonowym, teraz od kilku lat w sądzie okręgowym, że być może dla tych sędziów, którzy zajmują stanowiska, orzekają w tych najwyższych instancjach sądowych, być może to, co się teraz dzieje, jest szokiem, zaskoczeniem, czymś, co nie przyszło do głowy, że tak może być. Ale dla nas, tych liniowych sędziów, tych, o których prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, chcąc nas docenić, powiedział, że chciałby usłyszeć wystąpienia nie tylko prezesów, ale też szeregowych sędziów. A przecież to powinien mówić odwrotnie, bo to sędzia, ten, który orzeka na linii, ten, który wydaje wyroki w imieniu państwa polskiego, to on pełni władzę sądowniczą. My mamy jurysdykcję, władzę sądzenia nad obywatelami, nie prezesi. Prezesi to są przedstawiciele nadzoru w sądach. Na skutek licznych zmian ustawodawczych, o których mówił pan sędzia przede mną, to nie jest wynik wyborów samorządnych, demokratycznych, równych w sądach, to kto sprawuje funkcje nadzorcze. To są przedstawiciele rządu, którzy mają nas nadzorować. Ale postrzega się to w ten sposób i mówił o tym świętej pamięci pan sędzia Stanisław Dąbrowski, że od wielu lat system sądownictwa jest tak skonstruowany, że promuje określone postawy wobec władz politycznych i pewną atencję wzbudza wobec przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Ogromne nadzieje wiązaliśmy ze sprawami przed Trybunałem Konstytucyjnym, który mógł to powstrzymać. Krótko jest, więc nie będę już sygnatur wymieniać. To nie była tylko ta jedna sprawa, bo tam były i wcześniej wnioski przecież pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału, gdzie też proszono, KRS także występował o to. Na szczęście mamy następny wniosek KRS-u. Być może teraz rozstrzygnięcie będzie inne. Możemy o tym sobie pomarzyć, tak? Ale to Trybunał Konstytucyjny, który wykłada konstytucję, wydał takie, a nie inne orzeczenia. W pełnym składzie powiedział, przy trzech zdaniach odrębnych i, co trzeba powiedzieć na korzyść Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Obywatelskich wtedy, ówczesny, też był za tym, żeby stwierdzić niekonstytucyjność tych przepisów, które, takiego rozumienia przepisów, które pozwalają prezydentowi odmówić nominacji sędziowskiej. Orzeczenie było inne. Wyroki i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, i Naczelnego Sądu Administracyjnego były inne.
orzeczenie Sądu Najwyższego w pełnym składzie, uchwała z 2014 roku ze stycznia. W uzasadnieniu mówi wprost: prezydent udziela władzy sądzenia sędziom, gdyż jest reprezentantem narodu, uosabia państwo polskie. To budzi w wielu sędziach protest, zwłaszcza gdy widzimy tych sędziów, którzy nie zostali powołani przez prezydenta. To nie jest pierwszy raz, to jest ponowna taka decyzja. Pierwszą, jak wiemy, podjął nieżyjący już prezydent Lech Kaczyński, gdzie też tych sędziów odmówił powołania. Tylko wydaje mi się, że jako sędziowie nie możemy podejść do tego w taki sposób, że ponieważ nam się te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego czy najwyższych instancji sądowych nie podobają, to będziemy je kwestionować. One są takie, jakie są. I tak ta konstytucja została wyłożona. I powinniśmy teraz się zastanowić, co zrobić w tej sytuacji, żeby jednak do takich gorszących sytuacji odmowy powołania sędziów nie dochodziło. Konstytucja zakłada podział władz, ale nie ich separację. Władze państwowe muszą ze sobą współdziałać, współpracować. I Krajowa Rada Sądownictwa, i Urząd Prezydencki musi współpracować z sędziami, z KRS-em przy powoływaniu sędziów. To nie jest tylko kwestia na najwyższych szczeblach władzy. To jest coś, co my, sędziowie liniowi, musimy rozstrzygać na co dzień w każdym niemal procesie sądowym. W sądach warszawskich jest bardzo dużo procesów dotyczących odszkodowań za hałas, niedogodności w strefie bliskiej lotniska Okęcie. Tam ludzie potracili naprawdę duże pieniądze, dlatego że dwa ośrodki sędziowskie najwyższe orzekały sprzecznie. NSA i Sąd Najwyższy. To jest taki drobny przykład. Tam, gdzie władza się sprzecza, gdzie nie uzgadnia pewnych rzeczy dla dobra państwa, tam zawsze traci obywatel. Nie może być tak, że prezydent po prostu odmawia nominacji, nie uzasadnia tego i nie współpracuje. Przecież ma przedstawiciela w KRS-ie. Może przez niego przekazywać jakieś uwagi, wątpliwości, poddawać coś do rozsądzenia. To, co jest, ten stan taki wojenny, on się odbija najbardziej negatywnie na obywatelach. I już kończąc, chciałam, ponieważ mamy bardzo mało czasu, chciałam powiedzieć, że z punktu widzenia sędziego liniowego, wartością samą w sobie w tego kongresu było usłyszenie od prezesa Trybunału Konstytucyjnego słów: drodzy koleżanki i koledzy sędziowie, ja jestem członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Jest mi miło, że już nie jest to nielegalny związek sędziów. Natomiast naprawdę poważne problemy sądownictwa to jest po pierwsze ci ludzie, którzy stoją przed Pałacem Kultury, a nawet już w środku, bo my nie możemy ich nie dostrzegać. My musimy ich dostrzec i pochylić się nad ich problemem, bo to są obywatele tacy sami jak wszyscy inni. Jeżeli oni się czują skrzywdzeni, czy musimy się zastanowić, co my możemy zrobić, żeby oni takie poczucie utracili. Problemem jest rozbuchana kognicja, fetysz dwuinstancyjności, który jest rozumiany tak, że każdy ma prawo odwołać się od każdej decyzji, a nie tylko rozpoznanie sprawy dwa razy przez sąd. Feudalna struktura sądownictwa i ostatnia rzecz, apel mój do Krajowej Rady Sądownictwa, żeby wrócili do sprawy nadużyć nadzorczych, w szczególności do raportu sporządzonego po śmierci pani sędzi Langner, pani sędzi z Poznania.
To jest bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby nigdy więcej do czegoś takiego nie doszło. Dziękuję.